Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry i zaczynamy grubo, bo zaczynamy od kradzieży skrzyni. Musimy ją dostarczyć w konkretne miejsce i odblokować sobie ulepszenie do tego samochodu, który jest no na razie słaby, to jest Skyline, więc trzeba go ulepszyć. Jeśli oglądaliście od live'a, możecie sobie zobaczyć powtórkę z tego live'a na moim kanale, to do tego Skyline'a można zainstalować sobie przód od R34. Wygląda wtedy z przodu zupełnie jak R34, to jest bardzo ciekawe. Ale no ja zainstalowałem sobie ten standardowy z przodu tego samochodu, no bo R34 w tej grze też mamy, więc no nie ma sensu posiadać dwóch takich samych przodów w różnych samochodach. No ale jest to ciekawa rzecz, że można coś takiego zainstalować. Można zrobić takie ciekawe konwersje w tych samochodach, mi się to podoba. No dobrze, teraz musimy uciec z policji z łupem, a później... Co? Prawa się wydarzyć. Aż taki słaby? Co? No to uciekliśmy. No, nieważne, w każdym razie miałem wam powiedzieć, że uciekniemy policji z łupem, co jak widać się od razu nie udało. A później będziemy szukać sobie kolejnego wraku samochodu, który będzie tym razem Fair Lady. Jedną część już sobie do Fair Lady znalazłem. Teraz musimy znaleźć sobie drugą, znaczy kolejne trzy. Przepraszam, cztery. Więc tak, tutaj mamy elektrownię słoneczną. Przypniemy sobie, to było gdzieś tutaj. Dosyć znane miejsce w Need for Speedzie, tak? Tutaj taka wielka instalacja i musimy znaleźć, gdzie to może być. Tutaj mamy, już widać, tak? Że tu i to będzie gdzieś tu. Musimy tam dojechać. Mój Skyline jest zrobiony na offroad, ale mimo, że jest zrobiony na offroad, to i tak wygląda bardzo fajnie. Przeważnie te samochody offroadowe jak Focus RS, czy co ja tam jeszcze, jak Mercedes A... A45? Nie A45. W każdym razie 45. Chyba 45. No, ten Mercedes. W sumie to jest chyba jedyny Mercedes, jaki jest w grze, tak myślę. Tak czy inaczej, one mają schowane te koła w nadkola. Mi się to strasznie nie podoba. Wygląda to okropnie. I dlatego wolałem sobie kupić jakiegoś Skyline'a, który no... jest fajniejszy po prostu. Fajnie wygląda, te koła są na równo z tymi nadkolami. Wygląda to okropnie, jeśli widzieli. Wiecie o co chodzi pewnie, no. Miałem te wersje i tak samo wygląda zresztą Subaru WRX STI, które no też słabo wyglądało z tymi schowanymi kołami. Okropnie wręcz. No ale dobrze, już nie płaczmy. Teraz możemy sobie powymieniać parę części chyba. Nie, nie możemy. Kse! Ja miałem tego Skyline'a zrobionego na stoku, on już całkiem fajnie jeździł, w sensie na częściach fabrycznych. Bardzo fajnie już jeździ, on przede wszystkim dobrze skręca jak na wersję offroadową. Te wersje offroadowe, na przykład Raptor, który tak średnio mi się podoba jako offroader. Ale nie dlatego, że wygląd ma niefajny, wygląd jest spoko, tylko chodzi o to, że no osiągi nie są najlepsze, tak? A ten Skyline no naprawdę bardzo fajnie skręca. O, pojawił się nowy asortyment właśnie teraz w warsztacie, więc powinienem się zawrócić do warsztatu i kupić coś nowego. No, mam trochę kasy zgromadzonej między odcinkami, robię sobie sporo driftów, bawię się w tym NFS-ie, więc kasa leci jak szalona. Ale dobrze, tutaj mamy gdzieś ukrytą część do Fair Lady. Widzimy, że są kamienie. I przeważnie na tych kamieniach jest coś ukrytego, bo na te kamienie trzeba wskoczyć. W Forza Horizon 3 i w sumie w Forza Horizon 2 też mieliśmy tak, że jak są jakieś zabudowania... Sorry, nie zabudowania, tylko jak są jakieś drzewa, tak, na otwartej przestrzeni, to przeważnie gdzieś w tych drzewach był ukryty garaż, gdzie znajdowała się część do samochodu. Tutaj to jest na tej zasadzie, że musimy gdzieś wskoczyć, aby tą część odnaleźć. I tutaj już widać skocznie, jeszcze sobie tam zawróciłem po żeton. Jak był niedaleko, to czemu go nie wziąć? Skyline bardzo fajnie skręca, tylko ma takie wrażenie, że on ma napęd na tył. Ops, jesteśmy na miejscu. To jest kolejna część do... o Jezu. Do Nissana Fair Lady. Fair Lady, cyk, cyk, cyk. Mamy.
Teraz. O. Też pustynne rejony. Dużo na tych pustynnych rejonach jest miejsc. Ale patrzcie, jak szybko znajduję. Już tutaj chyba jest to. Tak. Kurde. Od razu mi się rzuciło w oczy. No dobra. W takim razie jedziemy. Kolejna część do Fair Lady chyba zostanie odnaleziona. I Fair Lady tak myślałem, żeby zrobić sobie do... Ona tam chyba dedykowana jest do dragu, z tego co kojarzę. Sobie chyba zrobię na wyścigi. Też ten samochód mi się niespecjalnie podobał. W zasadzie z tych wraków chyba nie było jeszcze samochodu, który jakoś przypadłby mi do gustu. Poza oczywiście Mustangiem, który jest kurde kozakiem totalnym. Jest tylko Mustang z tych samochodów, a reszta to są takie... no nie mój styl, nie mój typ, nie mój gust. I kolejny zachód Amber Valley. Musimy sobie pojechać tutaj i tu zgarnąć kolejną część do Fair Lady. Strefa driftu, czy dam radę tym samochodem? Samochody offroadowe tak nawet całkiem nieźle driftują, no w porównaniu do na przykład samochodów ucieczkowych. Chociaż ucieczkowe, kurde, wszystkie samochody tu driftują. Ale oczywiście jeśli mamy wystarczająco dużo mocy w aucie, bo jeśli mamy tyle mocy co obecnie ja w tym Sky'u, to jest lipa. O, teraz chyba będziemy mieli tutaj, już wiem jak to będzie wyglądało. Musimy chyba zrobić trzy skoki. Tutaj jest pewnie wjazd. I tu musimy, hops. Ło, co to? A, bo tam na dole jest billboard, dobra. To od razu sobie skikniemy po billboard. Okej, mamy to. I tutaj billboard. Wow, tu trzeba skręcić. O shit, nie, za słaby ten samochód. Jak on tu wylądował? Dobra. Darujmy sobie ten billboard. Teraz tak. To mamy, to mamy, to mamy. Tu znowu. Bardzo podobne miejsce co w ostatnich częściach, które sobie szukałem. O, mam. Zobaczcie jak szybko. Kurde, dobrze mi idzie dzisiaj. To będzie tu, ale musimy sobie jeszcze tutaj się przenieść. O, tutaj mamy niedaleko. Bardzo szybko mi idzie. Przy okazji do warsztatu się przeniesiemy, gdzie kupimy sobie kolejne części do samochodu i ulepszymy go. O, już mamy. Turbo, pyk. Nitro pojem, przyda się. Tutaj mamy... Okej, okay. Jak najwięcej na przyspieszenie i prędkość. O, nie wiem, czy ten samochód będę robił podskoki. Osiągi mnie interesują. Cyk, dobra, to już porobione. Możemy jechać. Więc. Jest mój znacznik. Jedziemy prosto na niego. 1,5 kilometra do celu. Tak się w grze wydaje, że te 1,5 kilometra to jest... no... bardzo dużo, tak? A 1,5 kilometra w rzeczywistości to tak... no nie, to tak... mógłbyś przebiec po prostu, a samochodem to musisz jechać po jakichś tam wyskoczniach, nie wiadomo czy, nie? Okej, okay. Powinno być w centymetrach chyba. Okej, okay. tu, musimy skręcić, ominąć wertepy. 500 metrów. Teraz musimy poszukać już z daleka jakiejś skoczni. Jest skocznia, ale czy to będzie ta skocznia? Shit! Chyba to. Na pewno do Fair Lady? Może się okazać, że to do innego wraku jest. Może się tak zdarzyć. Okej. Okay. Tak, została nam jedna część do Fair Lady. Ej, naprawdę bardzo szybko idzie. I tutaj mamy znowu te tereny, ale to będą w kanionach, więc to będziemy mieć gdzieś tu. Teraz tak. Jest jakiś tunel. Są takie kaniony, więc to prawdopodobnie będzie tu. Nie, to nie będzie tu, to będzie tu. To jest tu i to jest gdzieś tu. Tak? Nie. Nie, no jest tunel, nie, to jest to miejsce, tylko tak chcę dokładniej zaznaczyć. To będzie gdzieś tutaj. Okej, okay, mamy stację benzynową, idziemy. To będzie gdzieś w tej okolicy, musimy tam poszukać i pewnie gdzieś skoczyć. Tak będzie, no mówię wam. Musimy tu skręcić w lewo i potem znowu w lewo najlepiej. No wprost gdzieś. Teraz musimy znaleźć jakieś miejsce, czy możliwość wskoczenia w to miejsce.
myślę, że coś tam się poznajduje. Teraz jakoś tu musimy skręcić. I to będzie właściwie ostatnia część do Fair Lady, kurczę. 10 minut się ze wszystkim uwinąłem. No prawie wszystkim, bo jedna część była znaleziona wcześniej. No ale spokojnie, bo na razie musimy tutaj znaleźć jakąś skocznię. Słyszę, że już po prawej stronie jest, więc muszę tu odbić w prawo gdzieś i poszukać miejsca, gdzie mogę wlecieć. Już widać, że żeton unosi się w powietrzu. A więc something in the air. Musimy tam skoczyć na pewno. Teraz trzeba to objechać. Gdzieś tu dookoła. I znaleźć tam... A może to będzie czas z samej góry gdzieś tam skoczyć. Bo ja tu od nogi nie widzę w to miejsce. Zobaczcie, tu są już wysokie skały. Jak się rozglądam. Nie? Tu już jedziemy w inne miejsce. No raczej stąd tu nie będziemy skakać. Musimy zawrócić. No dziwna sprawa. Tam widziałem żeton w powietrzu, więc... Tutaj coś jakieś czerwone jest coś. Nie? Co to tam to czerwone robi? Jakiś błąd mapy chyba, czy coś. Tu nie pojedziemy, bo tu są skały. No, musimy pojechać tu, na pewno. Teraz... Trzeba znaleźć... Jakąś skocznię gdzieś w tamto miejsce. Czekaj. Kombinuję. Może tu? Jedziemy. Tu jest ogólnie skok, ale tu nie chcemy pojechać. Tu nie przejadę. No z tamtego klifu na dół raczej nie możemy skoczyć. To jest tam na górze. Próbuję jeszcze od tej strony. A czekajcie, a może tam? Nie, no tutaj coś jest. Czemu nie mówicie mi, no? Jest. No i dobra, mamy część. I tu chyba jeszcze żeton gdzieś w powietrzu wisiał. Musimy go zebrać. Gdzie ty pojechałeś tu? Chyba możemy odbudować już te 240Z. Tak. To zresztą samochód, który mieliśmy na samym początku. Wow. Pff, myślałem, że tu już jest skoczny za tym zniesieniem. Wow. Podjechał tu! Kurde, co Skyline to Skyline. Ej, w warsztacie już mamy nowy asortyment. Co tak szybko? Ja nie wiem. Nie wiem, co, coś podejrzane jest. Uuu, nie trafiłem na to. Nic nie szkodzi. Dobrze, to mamy to. Możemy wracać do warsztatu. Do garażu, sorry. Warsztat to co innego niż garaż w tym wypadku. Chociaż w garażu też możemy samochody przerabiać, więc ja bym powiedział, że to jest też warsztat. No ale w warsztacie w tej grze kupuje się części. To części. Kurde, patrzcie jak szybko się kupuje. Nie mogę. Dobra, mamy Fair Lady. Teraz co? Robimy ją na drift? W sumie żadnego wraku jeszcze nie zrobiłem na drift. Fair Lady tak mi trochę pasuje nawet do tego. Ja porobiłbym ją, no. Myślicie, że będzie ten samochód driftował jakoś? Mam już dragowca tego. Miałem porobić na wyścig, bo jakie tam wraki jeszcze będą? Nie wiem, jakie będą dalej wraki. A zróbmy na drift, co mi tam? Nie lubię jakoś specjalnie tego samochodu z wyglądu, więc... 240Z, nie dlatego, że... czyli Fair Lady, nawet dziś zachwyca. W dodatku, ten silnik serii L wciąż daje radę. Dobra, powiedzmy, że daje radę. Pyk. No nie, no tutaj możemy sporo zmienić. Zresztą ja widziałem fajną Fair Lady stunigowaną. Na Instagramie dużo jest tych fajnych fotek samochodów i sobie je przeglądam. No i właśnie widziałem taką fajną Fair Lady, która mi się podobała. Ale musi być mocno poszerzona. Tutaj mamy tylko jedno takie mocne poszerzenie, które wygląda tak sobie. No dobra, zobaczymy. Z przodu wygląda tak średnio to poszerzenie, ale z tyłu może wyglądać fajnie. Przedni zderzak, to wymienialiśmy. Rozdzielacz powietrza. O, tutaj są takie subtelne, możemy je dodać. Tu nic nie możemy dodać. Koła. Felgi są spoko, zobaczcie, że tutaj mamy nawet... jak to się nazywają te opony? Że mamy tam ścięty chyba ten profil, nie? Nie pamiętam, jak się nazywało. Cyk. Dokładnie. O, ale będziemy mieli... Nie, no jest spoko. Wygląda całkiem spoko to poszerzenie. Spoilery. Ho!
Shit. Ale co nam się dzieje z tym? Oj. No dobra, ale co nam się dzieje tutaj z błotnikiem? A nie, błotnik możemy zmienić sobie. Dobrze, całe szczęście. Wow, no to ekstra. Ej, no to spoko. Kurde, teraz nie wygląda jak Fair Lady. Ale git, dajmy sobie spoiler. Co? Zobaczcie, jak zmieniamy spoiler, to się jeszcze wydłuża jakoś. Ten cały tył. My tu naprawdę możemy ciekawe rzeczy zrobić z tym samochodem. What? Znaczy to był cały zestaw, ale fajnie, że możemy też ten zestaw jakoby rozmontować, nie? Dobra, a tylna klapa. Wow. Podoba mi się. Dobrze. Diffuser. Nie wiem, czy tu będziemy coś szaleć, jak myślicie? I te dyfuzory w tym NFS-ie mi się nie podobają. Tu możemy dać taki środkowy, ale... Wiecie co, zostawimy sobie bez dyfuzora żadnego, to będzie wyglądać jak... Trochę z tyłu jak Corvetta C2 albo C3. I szkoda, wiecie co jeszcze szkoda w tym NFS-ie? Że nie można sobie dawać dystansów do kół. W 15 można było sobie te koła jeszcze zrównać z... nad kolami, no nie? A tutaj nie, tutaj jak mamy tak ustawione te koła, to już tak zostaną, możemy jedynie samochód sobie obniżyć. Szkoda trochę, że tylko taka możliwość jest. Okej, końcówka układu. Felgi są bardzo fajne, ja bym je na razie zostawił. Spokojnie. I tutaj nie będę dawał tej nakładki, bo jest brzydka. I lusterka możemy sobie wymienić. O, ale paskudne, Jezus Maria. Jesus. Nie, no to ja zdecydowanie wolę takie jakieś tam z przodu. Chociaż nie jestem fanem, ale do Fair Lady akurat to pasuje. Ona ma bardzo długą maskę. Ona. No w końcu Fair Lady. Możemy sobie... O, nie, takich nie będziemy instalować. Dajmy sobie takie przyciemnione. Fajny jest w ogóle ten kolor, podoba mi się. Cyk. No i mamy właściwie potuningowane. Teraz obniżenie. A już w sumie była dosyć mocno obniżona. Myślałem, że będzie można zrównać te koła z błotnikami. I się okazuje, że nie. Więc skoro się tak nie da, to możemy te błotniki sobie wymienić na inne. Żeby to było mniej więcej zrównane z... O! Widzicie? I to będzie wyglądać nam dużo lepiej, nie? Niż te takie wielkie błotniki. Cyk. Zobaczcie na to. Ha? No to wygląda nam lepiej, skoro nie możemy samochodu... Chociaż nie, no kurde, ten z tyłu błotnik wygląda okropnie. Jesus. Musimy tutaj dać jakiś taki mniejszy. No ten wygląda tak jakby, nie wiem, no źle. Nie, źle to wygląda. Dajmy sobie taki. I z przodu dajmy... To jest jakby taki z włókna, a to jest taki błyszczący. Też z włókna, ale błyszczący. No to wygląda teraz lepiej. No. Mimo, że ta Fair Lady nie jest taka szeroka z tyłu, co mi się w tym samochodzie by bardzo podobało. No i te koła są schowane w te nadkoła. Mi się to nie podoba. No. Nie podoba mi się to strasznie. To jest okropne. Mogliby zrobić naprawdę ciekawiej ten samochód. Chyba, że jakaś tam super konstrukcja będzie ciekawsza. Tutaj troszeczkę szerzej mamy to koło, ale no nie możemy w takim razie w negatywie dać tego samochodu. Tak, bo negatyw, w sensie tylne koła nie mogą być w negatywie w ogóle, muszą być na wprost. Co zresztą pasuje do samochodu driftowego. No i tu możemy sobie zobaczyć, jakie tam gracze powymyślali malowania do tego auta. Coś tutaj jest, jakiś Batmobil, z tego można zrobić. No ładuje się, ładuje i mamy coś takiego. Wow, ej, spoko wygląda, bierę. Elegancko, taka imitacja włókna węglowego. Kurde, kupili mnie od razu. Tu mamy tył, pochylenie, dajmy sobie cyk i przód. Tylko tam delikatne takie pochylenie. Ej, powiem wam, że no moim zdaniem kozak driftowóz. Zobaczmy, jak to lata. Znaczy no, teraz w ogóle nie będzie latać, ale... Wow, ej, powiem wam, że... No, porobiliśmy trochę tą Fair Lady. Zdecydowanie, jeśli chodzi o
wygląd, to jest to drugi wrak, który mi się podoba po Mustangu. Teraz po tuningu oczywiście, bo przed tuningiem to po prostu Fairlady, ja nie jestem fanem tego samochodu. Ale po tuningu Kozakiewicz. Moim zdaniem wygląda dobrze. Chociaż mógłby być jeszcze troszeczkę niższy, no i te koła mogłyby być szerzej rozstawione. No ale tak w miarę daliśmy radę zrobić ten samochód, że wygląda okej, no. Do driftu będzie spoko. Tych skoków nie najlepiej, nie? No ale tak sobie wygląda. Piszcie, co myślicie o Fairlady, a ja was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie.